I jest z nami Mateusz Makarowski, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zapytam pierwsze, jak zdrowie w ogóle? No już coraz lepiej, już trenuję, mam się dobrze. Mateusz, powiem ci tak, wasza walka z Krystianem Blezieniem zrobiła niesamowitą furorę. Wszyscy o niej mówią, do dzisiaj wspominają tą walkę, a ty jak w ogóle wspominasz to, co się wydarzyło? No kurczę, też sobie ją wspominam, raz w tygodniu ją oglądam sobie tak, żeby nie zapomnieć. To technicznie, jakie błędy zadecydowały, że nie dało się jej skończyć przed czasem? Jakie błędy? Kurczę, troszkę siły brakło, może troszeczkę nie miałem, może się podpaliłem w niektórych momentach, ale on był mega twardym gościem, co nie? No, biłem go w głowę, on nie widziałem w jego oczach, żeby choć na chwilę tak jakby się podłamał, co nie? Cały czas widziałem, że jest w walce, więc no kurde, ciężko było go skończyć. Powiedz, bo kondycyjnie dobrze wytrzymałeś cały pojedynek, nie było problemu? Znaczy, no było ciężko w przerwach, kurde, miałem różne myśli, ale myślałem, no nie mogę się poddać, co nie, bo widziałem, że on też nie zwalnia, no to jak ja bym zwolnił, no to by mnie on skończył, co nie. No ale wierzyłem w swój boks i myślałem, że go przełamię, co nie. No i trafiłem go, ale już nie mogłem go skończyć, no na ziemi, no... Biec 4 łokcie dostał takie naprawdę solidne i nie chciał się poddać, co nie? No twardy gość. Jak spojrzałeś następnego dnia do lustra, to co poczułeś? No nie czułem... W ogóle nie chciałeś patrzeć? Znaczy, nie no, patrzyłem i ledwo oczy otwierałem pierwszego dnia, a później już było dobrze, ale no... Kurczę, mówię, ciekawe doświadczenie, co nie? Ciekawe jeszcze, nigdy tak podbitych oczu nie miałem, więc no... No nie polecam, ale kurczę, no trzeba wszystko przeżyć w życiu, co nie? Parę twoich walk pamiętam, chociażby z Berezowskim, ale takiego scenariusza jak ta walka, to chyba nie widziałem w twoim wykonaniu. Czy miałeś kiedyś tak krwawą walkę? Nie, no pierwsza. To była najcięższa walka w mojej karierze bodajże. Naprawdę, no kurczę, dużo doświadczenia ta walka mi dała, co nie? Naprawdę... Myślę, że no jeszcze w żadnej walce tyle doświadczenia nie zebrałem, co w tej. Właśnie, jak w tej chwili, powiedzmy po regeneracji, kiedy ty w ogóle zamierzasz wrócić? Bo widzę, że na macie jesteś, dzisiaj już trenowałeś, sparingi też pewnie idą, bo wczoraj widziałem chyba, czy nie idą. Sparingi? Wczoraj w Uniku? Tak, byłem w Uniku, ale robię sparingi jiu-jitsu, co nie? Jeszcze nie chcę robić sparingów, bo jednak ta głowa przyjęła. A wiadomo, głowę mamy jedną, trzeba głowę chronić. Nie mam walki, to nie będę, nie muszę sparować. Jest na przykład, było dużo wczoraj osób, więc nie potrzeba było sparing partnerów, więc ja byłem na boczku i przyglądałem się, jak chłopaki sparują. W ogóle myślisz o tym, żeby zrobić rewanż tego typu, czy raczej jak wspominasz tą walkę, to już o rewanżu odchodzi gdzieś tam myśl? Bardziej to chyba teraz Krystianowi zależałoby na tym rewanżu. No nie wiem, no kurczę, no na razie nie ma takiej potrzeby, co nie? No jest dużo osób w tej naszej kategorii, więc trzeba się konfrontować, co nie? No jakby kiedyś może o jakiś pas jakiejś dużej organizacji, to można by było się pokusić, co nie? Ale... No wiesz, no walka była, no ja wygrałem, tym razem ja wygrałem, trzeba iść dalej, nie ma co chwilę rewanżu robić, nie? Ty jesteś związany kontraktem z MMA, tak, czy jesteś wolnym strzelcem w tej chwili? Nie, jestem wolnym strzelcem, nie jestem związany z żadną federacją. Czyli, a po tej walce, no bo jeśli ludzie to zobaczyli, to szczerze mówiąc, pewnie propozycje się posypały też, że takiego fightera chcieliby u siebie, załóżmy, te większe organizacje mieć. No kurczę, jeszcze tak, żeby ktoś do mnie napisał, że chce, żebym u niego walczył, to jeszcze nie miałem, ale no jeszcze jest czas, wiesz o co chodzi. Jestem dopiero tam miesiąc chyba równy miesiąc jestem teraz po walce, więc no może jakieś będą. Na razie jeszcze nic konkretnego nie dostałem. Ja tak wracając jeszcze do tej walki, rozmawiałem ostatnio z twoim trenerem byłym, z Rzeszowa, tak, z panem Krzysztofem i muszę przyznać, że nawet on siedział i kręcił głową o tej walce, mówi, że nie mógł uwierzyć w to, co się działo. No trener Krzysztof, no też go widziałem, byłem u niego na gali i w Rzeszowie była. Na Karpatianie. Byłem, bo tam moi koledzy z Rzeszowa się bili, też im pomagałem. No to rozmawialiśmy chwilę, mówił, że kurde, ciężka walka i to... No nic, no jestem z nim w dobrych stosunkach, ale no to wszystko.
A powiedz mi w tej chwili, jak będzie w ogóle wyglądać twój cykl przygotowań, bo teraz jesteście na nowym miejscu, opuściliście WCA, jesteście teraz w Skrze. Jak w ogóle tutaj się trenuje? No tu jest bardzo fajnie, fajnie, tam też było dobrze, ale to też jest coś innego. Zmiany, myślę, zmiana na dobre, bo kurczę, tam było bardzo dużo dobrych zawodników, teraz u nas też jest dużo, ale troszeczkę mniej, trener więcej może uwagi skupić na mnie, na innych zawodnikach też, nie? A tam było naprawdę bardzo, bardzo dużo, co nie, zawodników. No tam był Janek, a trener głównie wtedy na Janka patrzył, a teraz no nie ma Janka, to dogląda bardziej każdego, tak mi się zdaje, co nie. Teraz ty się czujesz po tym pojedynku, że jakby twoje akcje takie wewnątrzklubowe urosły i trener gdzieś większą uwagę poświęca tobie? No, myślę też tak, ale raczej widzę, z każdym rozmawia, podchodzi, czasami zdarza się rundkę zrobić jakoś parterową z trenerem, więc kurczę, nie, no, WCA też robiłem, więc kurczę, nie mogę narzekać na brak atencji od trenera, nie? Mateusz, twoje plany ten rok obejmują jeszcze jakiś pojedynek, czy raczej już będzie ciężko i bardziej liczysz na 2023? No nigdy nie mów nigdy, ale raczej następny rok, tak planuję w następnym roku raczej, no bo kurde, teraz to musiałbym już zacząć przygotowania, już teraz gdzieś, a kurczę, no raczej nie, ale no jak mówię, może jakby była jakaś super propozycja, to wtedy trzeba ją przemyśleć oczywiście, ale na razie nie. Ty będziesz utrzymywał się cały czas w kategorii lekkiej, czy jakieś zmiany? Nie, no kategoria lekka, no bo nie, kategoria lekka, trzeba robić kategorię lekką i tyle. Nie jest łatwo, ale trzeba w lekkiej się bić. W życiu fightera, tak już na koniec zapytam, to utrzymanie się, no bo to też są jakieś przychody, ta częstotliwość walk musi być, jak to u ciebie wygląda? No kurczę, no chciałbym... Sponsorzy? Mam tam jednego sponsora, wujka Wacka, gdzie serdecznie go pozdrawiam, firma Ecoland, no rodzina mi też pomaga, więc kurczę, no jakoś tam daję radę, no z walk czasami się coś zarobi, nie jakoś kurde super dużo, ale no jakoś człowiek se radzi, czasami jakiś trening się poprowadzi tu w Warszawie, więc no każdy orze jak może, co nie, no tak... Jakoś super życia jakiegoś nie mam, ale tak, żeby starcza mi od pierwszego do pierwszego, co nie? No to się cieszę, mam nadzieję, że po tej walce te propozycje na 2023 rok spłyną. Przyjemnie mi było porozmawiać, widzieć cię w dobrym zdrowiu, no i mam nadzieję, że wrócisz w pełni sił po odpoczynku, no i może nie takie pojedynki tak krwawe, ale dobre pojedynki też chętnie w twoim wykonaniu pewnie widzowie zobaczą. No tak, będę dołożył wszelkich starań, żeby były bardzo dobre i żeby już nie były tak krwawe. No i do zobaczenia, miejmy nadzieję jak najszybciej. Mateusz Makarowski, dziękuję bardzo. Dziękuję panu.